Chciałbym przedstawić przepis na herbatę po winnicku. Będziemy potrzebowali kubka, dużego kubka z sitkiem w środku i następujących składników. Podstawa to hibiskus. Wsypujemy ten hibiskus na siteczko. Na siteczko dodajemy też pigwę suszoną, najlepiej z własnego ogrodu. A pod siteczko, to też jest podstawa, imbir kandyzowany w kostkach. Mieszankę keksową, najlepiej taką, która nie ma za dużo rodzynek. Bo rodzynki dodajemy osobno. Ostatni składnik to suszone jabłka. Najlepiej takie prawdziwe jabłka z polskich sadów i własnoręcznie suszone. Takie, które można łamać, a nie rozszarpywać jakąś gumę. Robimy to wszystko na bogato, dużo. Jedynym ograniczeniem jest to, żeby się zmieściło sitko. I teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zalać rzecz wrzątkiem. Zakrywamy kubeczek i czekamy 5-10 minut, aż wszystko dobrze się zaparzy. Minęło kilka minut. Zdejmujemy pokrywkę. Siteczko. I herbata po winnicku prawie gotowa. Prawie, bo trzeba ją jeszcze zamieszać. Cukier obecny w kandyzowanych owocach przełamie kwasowość całości i będziemy mieć gotową herbatę po winnicku. Swoją drogą trudno nazwać to herbatą. Raczej to jest taka herbaciana przekąska. Jabłka będą na powierzchni i zaczynamy degustację od wyjedzenia jabłuszek, a potem popijamy herbatkę, zajadamy tym, co sięgniemy łyżeczką i tak aż do końca. Niebo w gębie. I w gruncie rzeczy o to mi chodziło. Jestem katolickim księdzem i w taki podstępny sposób chciałem przypomnieć o tym, co jest najważniejsze, o niebie.